Gratuluję tego zapachu. Bardzo proszę. Właśnie gratuluję nowego sprzętu. Życzę, żeby służył długo i niezawodnie na rzecz mieszkańców tej dzielnicy. Dobrego. Panie bardzo gratuluję, że pozyskaliście ten wóz, że będziecie mogli służyć mieszkańcom i wszystkim przejeżdżającym przez gminę i nowo. I że nigdy nie traciliście nadziei, że ten wóz w końcu dostaniecie. Znajdujemy się w tej chwili przy OSP Winowodzu. Za chwilę będzie przekazanie nowego samochodu pożarniczego, przekazanego nam przez Zarząd Wojewódzki Ochotnictwa Pożarnych w Łodzi. Jest to samochód Mercedes 1529 Atego na podwoziu Mercedesa. I w tej chwili to jest samochód wyposażony w holmatro. Wszystkie przygotowania takie do tego, jak do zabezpieczenia pożarnictwa drogowego i jak i do pożarnictwa leśnego. Ten tu dzisiaj na zaproszenie pana prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy w Łodzi, jednocześnie prezesa Zarządu Gminnego Związku Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy w Łodzi, pana Józefa Goski, z okazji oddawanego dziś do użytku nowego, pięknego samochodu. Samochód, który kosztował ponad 600 tysięcy złotych. Długo trzeba było dochodzić do tego celu, żeby te wszystkie środki zebrać. Jest to, powiedziałabym, wyjątek, aczkolwiek taki wyjątek jest coraz więcej, że oddajemy nowe samochody do dyspozycji ochotniczej straży pożarnych, które kosztują, tak jak mówiłam, 600 milionów złotych w zależności od wyposażenia i od standardu. No niemniej jednak powiem, że długa to jest droga dochodzenia. Pan prezes ubiegał się o te środki w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej, w Zarządzie Wojewódzkim Związku Ochotniczych Straży Pożarnych, w Nadleśnictwie, jak również w firmach ubezpieczeniowych, w Urzędzie Gminy, w instytucjach prywatnych. No udało się wreszcie. Panie prezesie, gratuluję tego sukcesu. Ja dzisiaj oficjalnie tutaj jako członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych kolegom gratulowałam i życzyłam, żeby ten samochód dobrze służył społeczeństwu tej gminy i okolicznych miejscowości. Bo przecież samochód to nie jest samochód dla potrzeb strażaków. To jest tylko instrument i dobry sprzęt do tego, żeby w porę ratować mienie czy prawda, życie ludzkie. Służba Straży Pożarnej jest bardzo zaszczytnym, ale również odpowiedzialnym i niebezpiecznym zadaniem. Dlatego należy tę służbę odpowiednio doceniać i dla wszystkich strażaków wyjednać błogosławieństwo Boże. Dziś w sposób szczególny o to Boże błogosławieństwo prosimy dla strażaków z jednostki OSP i Nowoc. Niech za wstawieństwem świętego Floriana Męczennika Bóg was błogosławi i wynagrodzi wszelką pomoc, jaką niesiecie bliźnim zagrożonym wszelkim niebezpieczeństwem. Niech Bóg darzy was zdrowiem i pokojem oraz niech błogosławi trudy waszej strażackiej. Przyjęty na gotowość. Możliwe to było dzięki przytomności wielu sponsorów, którzy docenili ogrom trudu i poświęcenia, jakie wkładają strażacy ochotnicy w działalność strażacką. Są zawsze pierwsi na miejscu zdarzeń drogowych, na miejscu zdarzeń katastrof naturalnych. I Państwa wśród wielu sponsorów, których należy wymienić Ceramikę Paradyż, Euroglas, Radę Powiatu, która jednogłośnie sumę 10 tysięcy przekazała na dofinansowanie tego pięknego wozu bojowego dla strażaków z Inowłodzy. Bez
takiej składanki, jako myślę, nie byłoby możliwe pozyskanie środków na zakup tego wozu. Także dziękuję wszystkim sponsorom, dziękuję Radzie Powiatu, starostwu powiatu domaszowskiemu za to, że przekazali środki na zakup wozu. Dziś jesteśmy świadkami i uczestnikami kolejnego poświęcenia samochodu bojowego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Inowłodzu. Ten rok był, można powiedzieć, bardzo bogaty w sprzęt ratownictwa dla strażaków. Wcześniej w tym roku otrzymało kilka jednostek, dokładnie zostało poświęconych i przekazanych 5 samochodów bojowych w naszym powiecie. Dzisiaj dzięki zabiegom i staraniom jednostki OSP Inowłódz, a też duży udział tu miał nasz druh, prezes zarządu oddziału powiatowego, druh Tadeusz Cisowski, a także i pan generał Politowski, który jest rodakiem Inowłodza. Dzięki nim, ale także też i ogromnym zaangażowaniu miejscowych strażaków, władz gminnych, ten wóz dziś poświęcamy i przekazujemy do dyspozycji miejscowej jednostki, aby on służył jak najlepiej, jak najdłużej, daj Boże, tylko do ćwiczeń i do wyjazdów na uroczystości, ale jeżeli zajdzie taka potrzeba, to na pewno jest to piękny sprzęt i bardzo potrzebny i mocny w ratownictwie i drogowym, i w ratownictwie lasu, bo wejdzie w każde miejsce, dotrze do każdego pożaru. Wszystkiego najlepszego przy tej okazji życzymy druhom z Inowłodza. Niech cieszą się tym nowym, pięknym sprzętem. Mamy takie wspaniałe święto, przekazanie Inowłodzkiej Straży do użytku już pięknego, nowego samochodu bojowego, ciężkiego samochodu bojowego. Oczywiście, że myślą ten samochód, trzeba być dobrą strażą. Nasza Inowłodzka Straż jest dobrą strażą, więc należy do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Poza tym nie wszystkie jednostki możemy obdzielić w Zarządzie Wojewódzkim, bo rocznie przekazujemy gdzieś 8-10 samochodów do użytku. Pokrywa to 15-20% zapotrzebowania na samochody w województwie. No ale naszą Inowłodzką w tym roku spotkało to wyróżnienie. Oczywiście, że ten samochód mieć to kosztuje bardzo dużo pieniędzy, bo to 650 tysięcy złotych, a 650 tysięcy złotych trzeba zbierać od różnych sponsorów. Tak, to są pieniądze Wojewódzkiego Związku, to są pieniądze Państwowej Straży Pożarnej, to są pieniądze Wojewódzkiego Funduszu i ludzi dobrej woli, takich jak Ceramika Paradyż, takich jak Nadleśnictwa, takie jak prywatni ludzie, między innymi pan Rybak i pan Kośka z Kośminu z Inowłodzu. Oczywiście to jest też samorząd gminy Inowłodz, bo bez tego wsparcia też by było to niemożliwe. Co się skróżyło, że zebraliśmy te 650 tysięcy złotych i mamy dzisiaj szczęście przy tu znakomitych gościach ten samochód straży przekazać do użytku, aby służył im dobrze. Strażacy, ochotnicy są zawsze pierwsi. Przed karetką pogotowia, przed policją, oni są pierwsi na miejscu zdarzenia. Są najbliżej nas, najbliżej miejsca zdarzenia. I jeszcze jeden drobny szczegół, który jest bardzo ważny. Gmina Inowłódz to ponad 60% lasu. I również zakup tego wozu dofinansowały Nadleśnictwo Spała i Nadleśnictwo Smardzewice. To my również chronimy. Nasi strażacy z gminy Inowłódz chronią również nasze przepiękne lasy spalskie nad Kielicką. Szczęśliwy dzień dla strażaków, dla mnie jako wójta, że wzrosła zdolność bojowa tej jednostki. Jednostka nasza liczy w tej chwili 42 członków OSP. Wiek kształtuje się to różnie. W granicach od 18 lat do 65 praktycznie. W tej chwili należymy do Krajowego Systemu Ratownictwa Drogowego i wykonujemy te wszystkie wymagania, które na nas stawia straż. Bardzo się cieszymy, że po raz drugi
prawie 50-letniej swojej istnienia naszej jednostki ochotnicy się pożarny w Inowrocławiu wzbogaci swój stan posiadania o nowy ciężki samochód bojowy. Nasze starania od kilku lat dopiero teraz kończą się sukcesem. My strażacy doskonale wiemy, co to znaczy posiadać dobry sprzęt, zawsze sprawny, gotowy do użytku w razie zaistnienia takiej potrzeby. Gdzie należy niż pomoc, ratunek ludziom jej potrzebującym. Poprzez wystąpienie w szeregi ochotniczego strażactwa podjęliśmy się właśnie obowiązku niesienia ludziom pomocy. Czynimy to z pełnym zaangażowaniem i poświęceniem. Zawsze starają się zadośćuczynić potrzebom, podnosząc swoje kwalifikacje i dozbrajając się w niezbędne wyposażenie. Samochody te nasze ostatnio to są wiekowe samochody, które mają ponad 30 lat. Długo żeśmy czekali na nowy samochód, praktycznie to jest około 30 lat. I doczekaliśmy się w tej chwili dobrego samochodu pożarniczego na najwyższym poziomie. Oczywiście mamy nowy samochód i powtarzam, że bardzo się z tego cieszymy, ale nie byłoby tego samochodu, gdyby nasza jednostka nie należała do tych, której taki sprzęt można powierzyć. Pragniemy podziękować Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Pożarnych RP w Łodzi, że przydzieliło nam ten samochód wraz z dotacją 150 tysięcy złotych. Właśnie od tego przydziału otwiera się droga do samochodu. Należą się słowa podziękowania Komendzie Wojewódzkiej, Patrolu Straży Pożarnej z Komendantem Wojewódzkim nad Brygadierem Andrzejem Witkowskim, że pozytywnie oceniła nasze starania i wsparła nas początkowo kwotą 100 tysięcy złotych, a potem dodatkowymi naszymi staraniami wspartymi przez naszego nowoczesnego generała dodatkową kwotą 50 tysięcy złotych. Liczymy też, że Wojewódzki Fundusz Gospodarki Wodnej i Ochrony Środowiska dołoży około 260 tysięcy złotych. Zawsze do tej pory w województwie brakujące środki do zakupów w granicach 150 tysięcy złotych dokładane do jeszcze samorządu gmin czy też miast. Niestety nie było to możliwe w naszej gminie z uwagi na skąpy budżet otrzymaliśmy 25 tysięcy złotych i dodatkowymi staraniami pana wójta jeszcze 10 tysięcy od innych sponsorów, takich jak Euroglas 5 tysięcy złotych, Ceramika Parady z 5 tysięcy złotych, choć wcześniej wsparła już starania nasze kwotą 5 tysięcy złotych, razem 10 tysięcy złotych. Wobec braku własnych środków zwróciliśmy się do jeszcze wielu firm, osób i od innych dostaliśmy wsparcie. Pragnę więc podziękować Nadleśnictwu Spale z Mardzewica, Ceramice Parady, Kopalni Kosmin, panu Bogdanowi Rybakowi, Powiatowemu Banku Spółdzielczemu, Starostwu Powiatowemu. Bardzo liczymy na wsparcie ze strony wspólnoty gruntowej w Inowrocławiu. Nadzwyczajną sytuacją było, że przy ogromnym wsparciu wicewojewody Druchny Krystyny Ozga, Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Łodzi też wspiera nasze potrzeby.